Na koniec strojenie generatorów prezydent Jackson. Ustawienie częstotliwości w radiotelefonach, które posiadają tylko dwa rodzaje modulacji AM/FM, jest proste, szybkie. Tam nie jest potrzebna aż tak duża dokładność. Natomiast w radiotelefonach wyposażonych w modulację SSB już to ustawienie częstotliwości jest bardziej precyzyjne. Tu już odchyłka 100-200 Hz jest odczuwalna przez użytkownika. Radio, aby dobrze zestroić, najpierw musi porządnie się wygrzać. U mnie trwa to czasami kilka godzin. W tej chwili ustawiona wstęga górna USB. Częstotliwość powinna wynieść 10,692,500, przy czym miernik częstotliwości w tej chwili jest ustawiony do pomiaru drugiej cyfry po przecinku, czyli z dokładnością do 0,01 Hz. Ustawiając generator, staramy się ustawić tak, aby było jak najdokładniej. W żadnym radiu CB nie uda się ustawić tego super bardzo precyzyjnie, ponieważ radiotelefon w momencie, kiedy będziemy rozmawiali, będzie miał większą temperaturę, czyli częstotliwość będzie inna. Jeśli będziemy tylko słuchali, radiotelefon będzie stygł. I w tym przypadku będzie też inna częstotliwość pracy. Po to w radiotelefonach są regulacje dokładne i zgrubne, aby ustawić sobie częstotliwość pracy radia, aby była zgrana z naszym korespondentem. W końcu jego radiotelefon również będzie zmieniał częstotliwość pracy. Po ustawieniu częstotliwości radiotelefon wyłączę, zostawię do całkowitego ostudzenia i ponownie jutro uruchomię tą samą procedurę i sprawdzę, na jakiej częstotliwości będzie pracował radiotelefon. Czasami trwa to kilka dni. Teraz można sprawdzić dolną wstęgę LSB. Tu całkiem przyzwoicie jest. W tym miejscu powinniśmy mieć 0000. No przy czym wiadomo, tu już te dwie cyfry to są praktycznie nieznaczące. Nawet gdyby radiotelefon, no w tej chwili pokazuje 34 Hz, powyżej właściwej częstotliwości. Fabrycznie tego typu radiotelefony mają przewidzianą przez producenta odchyłkę częstotliwości w granicach 300 Hz. Jest to właśnie spowodowane zmianą temperatury radiotelefonu.
nawet w momencie, kiedy dotykam wkrętakiem do rdzenia, już radiotelefon zmienia swoją częstotliwość pracy. Wystarczy, że oprę wkrętak o rdzeń i już się zmienia częstotliwość. To jest oczywiście w radiotelefonie pierwszy generator, bo w tego typu radiotelefonach zazwyczaj są dwa generatory do ustawienia, do regulacji. Po rozgrzaniu radia taką czynność przeprowadza się kilkanaście razy. Jeśli częstotliwość w tej chwili już jest za niska, trzeba to skorygować i odczekać, jak znów ta częstotliwość odpłynie, tak aby uzyskać podobne wyniki pomiaru w przeciągu jakiegoś tam okresu czasu. Ta częstotliwość po pewnym czasie ustabilizuje się. Będzie miała niewielkie odchyłki częstotliwości, ale będzie to wszystko w granicach tolerancji błędu. Po ustawieniu pierwszego generatora trzeba ustawić drugi generator i przy drugim generatorze niestety jest więcej pracy, ponieważ drugi generator niestety ma większe wahania częstotliwości pracy. Teraz mamy częstotliwość pracy drugiego generatora, wstęga górna USB. Miernik pokazuje 14 Hz odchyłki od właściwej częstotliwości, czyli praktycznie jest idealnie ustawione. Radiotelefony, które mają mechaniczną regulację częstotliwości pracy generatorów, czyli tak jak powiedzmy prezydent Jackson, należy stroić w piątkach, w zapadce. Tam potencjometr od regulacji częstotliwości ma taką specjalną zapadkę zrobioną fabrycznie i tam właśnie dostraja się generator. Można teraz przełączyć wstęga dolna. I przy dolnej wstędze mamy 45 Hz odchyłki, czyli praktycznie też idealnie. Przy czym, tak jak widać, ta częstotliwość nie jest stała, będzie się zmieniała w trakcie rozgrzewania lub stygnięcia podzespołów w radiotelefonie. Ważną rzeczą przy drugim generatorze jest również to, aby działał na podobnej częstotliwości przy nadawaniu i przy odbiorze. Jeśli uruchomimy nadajnik, to wtedy częstotliwość generatora powinna być podobna lub taka sama jak częstotliwość odbiornika. W tej chwili mamy uruchomiony odbiornik, w tej chwili nadajnik. Jak widać, te częstotliwości nie pokrywają się i trzeba to ustawić. W tej chwili mamy odbiór, teraz nadawanie.
teraz mamy cały czas nadajnik, odbiornik. Nadajnik, odbiornik. Pokazywałem już to wcześniej na jednym z moich filmów. Odbiornik. Uruchomiony nadajnik. Odbiornik. Myślę, że jest w porządku. Jeśli mamy już ustawione częstotliwości pracy generatorów w radiotelefonie, to jeszcze lepszym sprawdzeniem lub testem jest zmierzenie i zbadanie nadajnika oraz odbiornika testerem radiokomunikacyjnym, ponieważ tester pokazuje produkt finalny zmieszania dwóch generatorów. Nie zawsze te częstotliwości są idealnie ustawione w radiotelefonie, chociaż powinny, ale tester radiokomunikacyjny pokazuje nam w tej chwili na przykład 3-4 Hz odchyłki od częstotliwości właściwej. Przy okazji można również sprawdzić, jaka jest czułość odbiornika przy modulacji SSB 0,3 mikrowolta przy SINAT 20 dB. Odchyłka częstotliwości na poziomie 3-4 Hz bez znaczenia. Radiotelefon zrobiony, gotowy do wysłania. Proszę Państwa, dbajmy o swoje radia, a będą nam długo służyły bezawaryjnie. W tym radiu mamy olbrzymie ślady rdzy. Wewnątrz w radiu była już woda. Oprócz tego radia mam jeszcze kilka gotowych paczek z radiotelefonami z SSB, gotowych do wysłania. Ale to już w dniu jutrzejszym, a dziś życzę wszystkim dalekich łączności i pozdrawiam